Cześć moi drodzy, siemanko, kontynuujemy nasze zabawy w LEGO Ninjago. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Nie wiem, czy będę jeszcze wykonywał misje związane z Hands of Time, ponieważ może się nam tutaj nie dopuść, żeby... A, chociaż chyba gra się naprawiła. Sprawdźmy, przetestujmy, bo pamiętajcie, zostawcie łapę w górę, ale pamiętajcie o ważnej innej informacji. Jeżeli wykonacie jedno zadanie z tej grupy... No właśnie, tutaj też jest problem taki, że muszę odblokować postacie na 8 poziomie, ale spróbujmy. Jeżeli wykonacie z nowego dodatku zadanie, to może się Wam gra popsuć i będziecie musieli ją odinstalować. Ja tak mi się stało. Zobaczmy, czy po ponownym zainstalowaniu gry również mam ten sam problem, słuchajcie. Zaraz nam się to okaże, ale wykonujemy misję właśnie z Hands of Times, z Piaski Czasu. Będziemy się z nimi bić, z tymi naszymi przeciwnikami. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, jakie mam zadanie do wykonania i nigdzie nie jest napisane. Więc tak średnio. Słuchajcie, co to kurczaki robią? To dziwne, że tyle kurczaków tu jest. Ale mamy kamień dla Cola. Jeżeli członkowie drużyny Łukru rozbiją odpowiednio dużo kryształów, awansują na wyższy poziom. To chyba dobrze. Mam nadzieję, że Cole nam tutaj awansuje oczywiście. Tu jest dużo przeciwników, dobra, idziemy tu. Dobrze, proszę bardzo, cios w plecy. Weźmiemy sobie te lodowe przedmioty. Złote skrzynie, aha, czyli mamy... Naszym zadaniem jest odebrać złote skrzynie. To już będziemy wiedzieć, co mamy tutaj zrobić. Bardzo dużo pieniędzy w sumie pozbieraliśmy. Wcześniej, słuchajcie, w wcześniejszych etapach... A, tu jest klucz po prostu, prawda? Tak jest. Dobra, przejdziemy. Weźmiemy skrzynię. 3x3, misja też wykonana. Słuchajcie, ale mamy jeszcze kryształy. Też 2x2, więc chyba wszystko poszło tak, jak należy. Przeszliśmy tę pierwszą misję. I chyba na maksa też również, więc jest dobrze. Proszę bardzo. Czyżby kolejny poziom? No, jeszcze nam brakuje. Nie dopuść, żeby Crux i Akronix użyli ostrzy czasu do zmieniania historii. No dobra, to ukradniemy to ostrze. Chodźmy tutaj, teraz las droga. Na razie się gra nam nie popsuła, więc jest chyba dobrze. Ale no, musimy być czujni. Dobrze. Wrogowie z Pinjitsu, czyli musimy przez... za pomocą spinjitsu naszych wrogów tutaj pokonać. Ojejku, to będzie dość trudne zadanie, zważywszy na to, że to spinjitsu bardzo krótko nam tutaj trwa. To jest z ziemi. Musimy to tak sprawnie zrobić. No, jesteśmy w stanie tylko 4 pokonać, bo za krótko trwa nam to spinjitsu, więc następny poziom będziemy musieli, słuchajcie, wymaksować właśnie przez spinjitsu, tak? Czyli już wiemy, że spinjitsu tu trzeba wymaksować. Dobrze, ale tu nie uderzaj w ten gong, tylko chodź Cole, musisz tutaj troszkę nam rozwiązać problemów. Słuchajcie, czy ja wszystkie skrzynie tutaj zrobiłem? Coś mi się wydaje, że nie. Chociaż tak, jak widzicie. No widzicie, zadania nie wykonaliśmy, bo za krótko spinjitsu u nas trwa. I to jest problem. Ale mamy kolejny poziom, więc pewnie będziemy mogli tutaj go rozwinąć, to spinjitsu. Będzie trwało czas, zwiększa możliwość użycia do 3. No właśnie, 2T mamy. To jak najbardziej to spinjitsu teraz będzie nam chyba zwiększa możliwość użycia do 3 razy oraz wydłuża czas o 8 sekund. To będzie bardzo pomocne, więc chodźmy jeszcze raz zrobić to zadanie i tym razem na 100% je zrobimy. Ja jestem taki, że chciałbym na 100% wszystko wykonać. Także jazda. Zaraz tu odpalimy spinjitsu. No nie wierzę.
Nie wierzę, że się nie udało tego tutaj jeszcze rozjechać. Dobrze. Chodźmy szybko tu. Słuchajcie, kiepska sytuacja. No gdzie uciekacie? Co za ludzie, słuchajcie, musimy wrócić się. Ja chcę przejść to na 100%. No nie ma takiej opcji, żebyśmy tego nie przeszli. Zwiększa możliwość 10 sekund. No to jak teraz tego nie przejdziemy za pomocą Spinjitzu, to ja już, słuchajcie, tracę wiarę. Teraz to już powinniśmy przejść, słuchajcie. Mam nadzieję, że się uda. 100%, trzymajcie kciuki. Mamy Spinjitzu na trzecim poziomie, już 4 razy możemy go użyć. Więc jest ok, mam nadzieję. Dobra. I gdzie uciekasz? Mamy 3-4 pokonanych. To jeszcze 2 zostało. Dobra, tego tak musimy pokonać. No, blokujesz nam te ciosy? Nie ma. Dobra. Tu został jeden ten wojownik. A nie, 2 jest. No gdzieś mi wylazł! Nie! Jezu! Boże, ta postać jest tak denerwująca. Jest! Udało się! To było straszne, słuchajcie. Sterowanie w tej grze. Kamera jest taka beznadziejna. Ale tak to się udało, na szczęście. Dobra, jeszcze tego tutaj. No ale przynajmniej tę misję zrobimy na 100%, słuchajcie. Nie ma, że boli. Dobra. Dwa na 3, to gdzieś czegoś nie otworzyłem. Macie pomysł gdzie? Chyba tam. Dobrze, ale przynajmniej na 100% to przejdziemy. Patrzcie, dobrze. Będzie kolejny poziom i będziemy mogli więcej do naszej drużyny dostać. Członków będzie więcej. Mamy nas, jest 3, będzie nas 4. Więc o wiele lepiej. I teraz mamy chyba wszystko na maksa, mam nadzieję. Pięknie. No i brakuje nam do 8 poziomu jeszcze troszkę. Także spoko loko, sprawdźmy to. Jeszcze nie mogę dodać tutaj nowych wojowników, szkoda. No ale cóż, takie życie. No, ładuj się nam. Zmiażdż wrogów, aha. Na takiej zasadzie, no dobra, postaramy się. To jest Nii chyba. Nie, to jest elektryczność, z tego co widzę. No i gdzie ona? Widzieliście to? Słuchajcie, kliknąłem w kryształ, a ona gdzieś pobiegła, nie wiem gdzie. To było straszne. To było very niefajne. Ale już wiemy, że musimy Kaja dołączyć do tej walki, słuchajcie. To weźmy sobie, zmieńmy naszą drużynę. Nie weźmiemy Nii, tylko zamiast Nii weźmiemy Jaya. Bo tam widzieliśmy, że o, tutaj mi się bateria kończy. Weźmiemy sobie Jaya i lecimy. Dajesz Lego Ninjago, Master of Spinjitzu. Ładowanie. Bierzemy Jaya. No nie wierzę, Jay, coś ty uczynił. Mieliśmy szansę pokonać. To była woda. Serio. Ale zawaliłem, słuchajcie, czyli jednak to była woda. No nic, to spróbujmy jeszcze raz.
Tym razem weźmiemy poprawną członkinię naszej drużyny, czyli Nie. Widzicie? Człowiek może czasem się pomylić, ale co? Dłuższy odcinek dzięki temu, nie? Dobra. Mam nadzieję, że teraz się nie pomylę. Niech on stąd idzie. No nie wierzę. Wszyscy tu podlatują. No co za gość. Dobra, zaliczyliśmy zadanie. Aha. Super, słuchajcie. Super to było, Brod. Dobrze, no ale chociaż jako tako to zadanie, mam nadzieję, uda nam się wykonać. No. Bardzo cię proszę, zejdź tam na dół. Dobra, już nic nie ma. Teraz musimy w tę stronę. 2x3, jeżeli chodzi o skrzynię. Kryształy mamy wszystkie, tu możemy też wejść. Jeszcze jakąś skrzynię musimy zdobyć, tutaj jest. Dobra. Pięknie, udało się, słuchajcie. I mamy na maksa, jest, pięknie. Gitarka. Aj, prawie, słuchajcie, no ten ósmy poziom to jednak jedno ostrze czasu mniej, trzeba jeszcze znaleźć czy zdobądź ostrze spowolnienia. No widzicie, jedno ostrze zdobyliśmy, ale teraz czas na następne, a to zrobimy już w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, hej! Hej, cześć! Jeżeli spodobała ci się seria, kliknij w lewy górny róg gdzieś tutaj, żeby zobaczyć sobie całą serię. Jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, lewy dolny róg. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy górny róg. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj.